Witajcie ponownie. Teraz Maślak Sitarz, bo chyba nie był pokazywany z tego co pamiętam. Maślak, powiedzmy, troszkę rzadziej zbierany z racji smaku. Niektórzy nie przepadają za nim, ale są osoby, które go bardzo lubią. Jest dość twardym maślakiem, dużo twardszym od maślaka zwyczajnego czy tam ziarnistego. Ale młode owocniki są jak najbardziej smaczne, nie ma z nimi problemu. Często ten maślak jest mylony z borowcem dętym, który pokazywałem. Różni się tym, że borowiec ma pusty trzon, tak na najszybciej tłumacząc. Tutaj trzon w tym owocniku jest pełny i jak widzicie, ten kolor rurek jest taki brudno-żółty, można by tak to ocenić. Teraz możecie zobaczyć sobie przekrój takiego maślaka, jak wygląda. Troszkę w tym maślaku blednie trzon, kapelusz raczej na biały pozostaje. I jak widzicie tutaj na tym owocniku, trzon jest pełny, zresztą w przekroju też nie widać żadnych dziur, jest po prostu pełny. Kolor kapelusza może być od takiego żółto-jasnego, przez taki lekko pomarańczowy. Jak tutaj widzicie, te maślaczki mogą mieć różne barwy, ale nie znacznie odbiegające. Raczej są wszystkie bardzo dosyć do siebie podobne. Dosyć łatwy do rozpoznania. Owocniki czasami mogą być naprawdę duże. Kapelusze mogą mieć kilkanaście centymetrów średnicy. Tutaj akurat mam młode owocniki. Na młodych wam pokazuję. Nie chcę takich starych olbrzymów wam pokazywać. Bo takie jakbyście chcieli, możecie sobie śmiało zbierać. Oczywiście je zabiorę, wrzucę do marynaty. A co jeszcze miałem? I właśnie z tego grzybka, z kapelusza, nie jesteśmy w stanie ściągnąć tej skórki. Ona po prostu nie da się zerwać. Bardzo mocno przylega do samego kapelusza. Można by powiedzieć, że tworzy całość z kapeluszem. Rurki tutaj na przekroju też widzicie, że są takie brudno-żółte. Wręcz szare. I tak jak wspominałem, grzybek jest dość twardy. No to myślę, że o tym maślaczku tyle. Jest to maślak spokojnie jadalny, nie ma z nim problemu, można śmiało go jeść. No to tyle. Do usłyszenia. Cześć, pa.